Mam na imię Gabrysia, mam 25 lat. Mam na imię Radek, mam 22 lata. Radka znam bardzo długo, od prawie 10 lat. Poznaliśmy się w Centrum Zdrowia Dziecka. Na tak zwanym korytarzu. Byliśmy na, można tak nazwać, tak zwanych w czasach odchudzających. Nie staliśmy się tam parą, chociaż Radek robił swoje podchody. Chciał mnie pocałować, tam za rękę łapał, także... No czułam po prostu, że jest ze mną zainteresowany. Już wtedy zobaczyłem tą twarzyczkę, to już wtedy mnie do niej pociągnęło, tak. Trzeba było walczyć dalej. Co nie ryzykuje, szampana nie pije, jak to mówią. Był ślub mojej przyjaciółki. Nie miałam z kim pójść, dlatego do myśli wkradł się Radek. Zadecydowaliśmy, że zostaniemy parą. Oświadczył się po 2 miesiącach bycia razem. Wiedziałem, że to ta kobietka. Co za obserwacja? No po prostu już tak czułem. Może tamto opatrzność z góry tak chciała. Boże, jaka ja byłam głupia. Dlaczego ja wcześniej się na niego nie zdecydowałam? Jest taki minio, mój minio, taki puszysty miś, co nie? Waży 130 kilo. Waży około 145 kilo. Razem ważymy 275 kilo. Boże. Lubimy sobie zjeść, nie mamy takiego czegoś, że sobie żałujemy. Jesteśmy otyli od dziecka i nam to nie przeszkadza. My już z tym żyjemy, nauczyliśmy się z tym żyć. Ale skarpetkę ciężko jest założyć, tak? Czy się dobrze schylić, to jest ciężko. Buta zawiązać albo coś. Postawiliśmy sobie cel, że pójdziemy na swój tak zwany garnek. Zapiszemy się na siłownię, kupimy sobie karnet na basen. Ja z Radkiem na pewno schudnę, ale po prostu musi przyjść ten czas.